Ciołanie jest zaraźliwe. Witajcie w Spanie Challenge, tym razem w łazience. Ja tutaj mam swoje łóżka. My jesteśmy z Adą w piżamach już przygotowane. Piżamki słodkie z maski.love. Zapraszam. Kolejny ambitny film. Zobaczymy, czy uda nam się spędzić tym razem tutaj noc! Noc, tak. Trochę tu jest niewygodnie. Bardzo nawet. Barty sobie zajął najlepsze miejsce. W wannie. Oprzysz głowę o ten kran tam z tyłu? Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Zostaw chyba se nogi położę jakieś tu i tutaj na boku, front operandum. A jak... bo obejrzeliśmy nasze poprzednie spanie challenge i się okazało, że lunatykujemy, więc... No. A jeśli sam wlejesz sobie na przykład wodę? No to się utopię i będą świadkami mojej śmierci. Będzie smutne wtedy. No dobra, no to zaczynajmy ten spanie challenge. Co prawda nie wiem, gdzie mam położyć głowę. Może tu? A ja na kiblu? Ale daj koc. Czy mnie tutaj w ogóle widać? Daj kołdrę. No widać cię trochę. Powinniśmy mieć jeszcze jeden chyba kocyk. Albo trochę... jakiś pod pupę. Daj jakiś ręcznik pod pupę. Pod pupę. Pod pupę, czekaj. Jeden. Ten już śpi. Szybciutki. Nie, poczekajcie. Bo mnie tam nie widać, muszę się jakoś inaczej ułożyć. To jest, słuchajcie, spanie challenge to nie jest taka prosta sprawa, jak się wydaje. To jest... Do nawet miała majteczki, a nie spodanki. A ja chyba będę tak na boczku leżeć. Czy nawet mi jest wygodnie. Zaczynamy już. A mogę się trochę oprzeć o swoją pupcie? Ale ty masz łeb na sedesie. Tak. Dobrze mnie tam widać? Najpierw wsadza dupsko na sedesie, a później... A może zrobię o tak? Chyba tak. Zbekał mi się w twarz, co za oblech, no! Zanim tu wszyscy się usadzą... O fuuu, jaka cebula! Łe! Ja właśnie dzisiaj celci. Zapaszek przed snem. Zapaszek, lepiej się będzie spało, słuchajcie. Słyszę oblechę. Trochę tak. Dobrze, że nie ma zapaszków na razie z kibelka. Albo z pierdziaszków. Bo mój organizm ma tak, słuchajcie, że jak jest w łazience, to automatycznie pierdzi. Dobra, to idziemy spać. Śpimy? W końcu nie wiem, że koło mnie Barty, bo on zawsze mnie bije, jak zaspiamy. Czuję się jak królowo. Cicho! Śpię. To może na twojej pupci się położę. Daj to w pupcie. Niewygodnie tu jest. Było wygodnie. Czego się... Musicie zostawić dużo łapek w górę, bo my robimy hardkorowe rzeczy. Napiszcie, gdzie mamy spać w kolejnym challenge. Tak. Spanie. Może na torach przed jeżdżącym samochodem. Albo na ulicy. A na ulicy spaliśmy? Na autostradzie. Nie. Na autostradzie. Przed tym... Przed żabką. Biedronką. Biedronką. Bardziej szybko usnął, szklapie. Gorąco! Coś chwilę myślałam, że jestem w łóżku. Ale Daniela, nieprawda. Jesteś głupakiem. Ja już wcale z was
pisałam. Nie, musimy się teraz zamienić. Bo ja to nie wytrzymałam. Myślę, że tam głowę wsuń sobie tam w jego krocze. Ach, mam chorobę senności. O! Rozbudziłam się już. Może będę teraz na czatach. Żeby przypadkiem nikt nie lunatykował. Jezu, ale to nie robiłem! A kto? Nie, nie usnę, zostałam zaatakowana! Nie chcący! Trzeba było pochować wszystkie tutaj te rzeczy, bo tutaj ci ludzie mają dziwne akcje. Ale dobra, idźmy spać! Zostaw go! Chyba tak, ale dobre, nieważne. Ta pupcia wygląda fajnie, położę się na niej. Idźmy już spać, bo jest już trzecia w nocy. Nienawidzę was. Zabiję was przez sen. Zabiję was. Zabiję was przez sen. Mama! Znowu. My mamy jakieś dziwne akcje. Mamy problemy ze spaniem.
No wejdźmy wszyscy do tej wanny. Chodźcie tu do mnie. Piszcie, gdzie mamy robić kolejne spanie challenge. Koniecznie dajcie znać. Nie, chodź tutaj, my będziemy spać teraz w trójkę tu. Śpimy tu w trójkę. A tak. Śpimy tu w trójkę.